No, jesteśmy we Wrocławiu po raz drugi celem sfilmowania manifestacji przeciwko Akta 2. No i widzimy jakieś duże skupisko ludzi. Prawdopodobnie będzie uczestniczył Korwin-Mikke. Tak, bo powiem, że będę filmował. Dzień dobry. Ja będę dla YouTube'a filmował pański występ na tej manifestacji. Przyjechałem specjalnie z Opola i na moim kanale będzie film. Dzięki również. Specjalnie z córką przyjechałem z Opola, żeby filmować. I byliśmy 18 stycznia tutaj. Niestety było 19. 30 osób było. Jest film, który leci. I zobaczymy. Zobaczymy, co będzie teraz. Właśnie. Dzisiaj jest sobota, to jest zły dzień, bo studenteria jest... I plus takich różnych innych tutaj... No, to nieważne, ale studenteria jest doma w tej chwili. To było bardzo pusto 18, jak byliśmy stycznia, tak? 19. Było puściutko. Tylko nasza grupka w tym miejscu. No. No fajnie. Także teraz jest choćby... Sami łazików jest więcej. Czeka, bo tu mamy tą grupkę, która była wtedy, wiesz? To są ci panowie tu. Bo ja bym chciał też poczuć. No to fajnie. Mamy? Nie ma plakatu Stopakta, tylko jest plakat. Ale mamy anonima jednego. Ja teraz go tak idę ująć, wiesz? Zapraszam na mój kanał. Będzie film z całości programu. No jak zaliczyliśmy było wtedy. Aha. No teraz będzie właśnie więcej, jak będzie Janusz, to na pewno będzie dużo, dużo więcej. Ale to będą z powodu Korwin-Mikke, a nie z przeciwko Akta. Bo ludzie nie mają pojęcia o tym, co się dzieje. A on stanie, zacznie o tym mówić, co będą jego słuchać. Może być. O to może być. Dlatego to jest dobrze. Ale poczekajmy na efekt końcowy. No, zobaczymy. Także tak godzinę czasu, tak? Bo my mamy pociąg 19 z gruszami. Ja mówię, ja nie wiem, jak to ile dzisiaj będzie trwało. Wiem, że jest na 18, nie sprawdzałem. Ludzi tam znam tych, ale ja nie miałem tutaj nic wspólnego z organizacją. Tego Mateusza tu gdzieś nie widać. No ale miło się zdarzyło, że pana spotkaliśmy i fajnie, trzymamy. Tam córka szaleje, bardzo fajnie, ja też zresztą. Tylko nie wiem, czy nie będzie trzeba pozbierać swoich zabawek z internetu. Zobaczymy. Zobaczymy. Gdzie ci ludzie, co byli w 2012, gdzie oni są? Aha, ty, tu światło przykręcę, widzisz. Gdzie oni są? No właśnie, to było wtedy dużo lepiej zorganizowane i osoba odpowiedzialna dała wtedy naprawdę dużo z siebie, żeby to zrobić. To wyszło, ale tej osoby już, tak powiem, wiem, że ona nie uczestniczy w takich... Nie zdążyła mojej maski karysowej. Za chwilę zaczniemy protest przeciwko cenzurze internetu. Bardzo proszę podejść bliżej, będzie lepiej widać, lepiej słychać. Mam wiek.
Ja tak miałem ostatnio tutaj, wiesz? Ja miałem plamę taką właśnie matową. Mam taką z boku. Aha. A ja tyle razy macałem i wszystko o tym. Nie mamy pełnego... pełnego druku chcę objąć. Aha, pełny... O! Ja pana widzę, ja pana widzę w wielu miejscach, także ja już pana z widzenia znam, pan mnie nie. Także jest 250 kamer, wie pan co Włosi na przykład robią, bo z fotografii... Paparazzi? Nie paparazzi. Witam państwa bardzo serdecznie na proteście Stop Cenzurze Internetu. Nazywam się Halszka Bielecka, jestem ze Stowarzyszenia Zdrowy Rozsądek. Informacja dla policji, oficjalnie rozpoczynam zgromadzenie. Przypomnę, przeciwko czemu protestujemy. Protestujemy już od 9 miesięcy przeciwko dyrektywie unijnej dotyczącej prawa autorskiego na jednolitym rynku cyfrowym. Jest ona według nas bardzo szkodliwa, szczególnie artykuł 11 i 13. Nie będę państwa teraz wprowadzać szczegóły, bo zrobią to prelegenci. Chciałabym jedynie powiedzieć, że pierwszy protest, który miałam przyjemność organizować, odbył się 9 miesięcy temu, ściągnął naprawdę sporo ludzi. I dzięki temu udało się zablokować głosowanie, które odbyło się 5 lipca. Zablokowaliśmy, udało się to jakoś powstrzymać i potem co było dalej? Króciutka historia dla wprowadzenia. Później był wrzesień. We wrześniu miało się odbyć kolejne głosowanie. Protesty odbywały się w różnych miastach Polski, ale nie były już tak liczne. Oczywiście, no wiadomo, protest dotyczy internautów, więc dużo łatwiej jest protestować w internecie niż na ulicach. Mimo to zostały wprowadzone wtedy pewne poprawki. Te poprawki były korzystne, nas nie zadowalały jeszcze, ale w dobrą stronę szły. Między innymi spod tej dyrektywy zostały wyjęte małe przedsiębiorstwa. To był krok w dobrym kierunku. Niestety głosami tutaj, no muszę powiedzieć czyimi, bo głosami posłów, europosłów z PO, dyrektywa została przyjęta podczas tego głosowania. W międzyczasie działaliśmy w internecie, pisaliśmy petycje do rządu polskiego, do europosłów. Organizowaliśmy również protesty. Doszliśmy do momentu, do stycznia bieżącego roku, kiedy udało nam się wymusić, a właściwie przekonać rząd polski do tego, żeby nie popierał dyrektywy. Dzięki temu stworzyli mniejszość w Parlamencie Europejskim, która zablokowała kolejny etap procedowania dyrektywy, czyli tak zwane trójstronne rozmowy. Nie odbyły się, dyrektywa została odłożona, ale dalej na nią pracowano. I w tym momencie jesteśmy w tym miejscu, ponieważ następne głosowanie ostatecznie w Parlamencie Europejskim ma się odbyć w najbliższym tygodniu, najprawdopodobniej 27 marca. I w związku z tym zebraliśmy się, żeby zaprotestować, sprzeciwić się i pokazać, jakie jest nasze zdanie. Chciałabym tutaj powitać bardzo serdecznie wszystkich, także naszych prelegentów. Zaczniemy od wystąpienia pana europosła z partii Wolność, Jarosława Iwaszkiewicza, który opowie nam, jak wyglądała ta branża po drugiej stronie, jak wygląda praca w Parlamencie Europejskim i jakie to naprawdę mają wpływ na to, co się tam dzieje. Proszę o zabranie głosu. Zatem jeszcze się będzie to kandydat do kolejnej kadencji Europarlamentu z listy Konfederacji. Zgadza się? Dziękuję ślicznie. Witam państwa bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że państwo przyszliście wesprzeć część tej władzy, która nie zgadza się z mainstreamem, z głównym nurtem tego, co się dzieje w Warszawie czy w Brukseli.
Bardzo się cieszę, że Państwo tak licznie przyszliście. Według mnie władza, która w tej chwili zarządza całą Europą, Unią Europejską, rozmija się z rzeczywistością. Nie widzi potrzeb, problemów, życia wręcz zwykłych ludzi. Władza obecna, według mnie, z tego co widzę w Unii Europejskiej, jest sama dla siebie. Dlatego bardzo się cieszę, że tak licznie zgromadziliśmy się tutaj, żeby zaprotestować przeciwko temu, co ta władza w tej chwili z nami wyczynia. Szanowni Państwo, ACTA ma dosyć długą już historię. W poprzedniej kadencji Parlamentu Europejskiego próbowano ACTA 1 wprowadzić poprzez Komisję Rybołówstwa, żeby normalny człowiek, żeby zwykli ludzie nie zauważyli, jak władza próbuje nami sterować, nas kontrolować, nas inwigilować. Niestety nie udało się wtedy. Niestety dla ówczesnej władzy oczywiście. Dla nas bardzo dobrze. Bardzo się cieszę, że tyle czasu trwa wprowadzanie kolejnych negatywów do mojego życia. Władza nie lubi, jeżeli coś normalnego się dzieje wśród zwykłych ludzi. Dlatego próbuje nam ograniczać. Ograniczać przede wszystkim wolność. Celem obecnej władzy jest pozbawienie nas tej wolności. Ja jako europoseł partii Wolność bardzo mocno się temu sprzeciwiam. Próbuję być pośrednikiem między tą władzą mainstreamową a zwykłymi ludźmi, od których słyszę, że to, co w tej chwili się reguluje, to jest bardzo niedobre dla zwykłych ludzi, dla zwykłego życia. Brałem udział w wielu, wielu dyrektywach, rozporządzeniach, raportach, dosie różnego typu w Parlamencie Europejskim. Większość z nich była przeciwko zwykłym ludziom. Część z nich była wprowadzana dla na przykład dużych firm, dla lobbystów, dla władzy. Natomiast nie wierzcie, że ci ludzie, którzy w tej chwili są u władzy, cokolwiek myślą o zwykłych ludziach. Oni przede wszystkim... Szanowni Państwo, ten Pan ma rację, oni kradli, my też kradniemy i potwierdzam to, że Unia Europejska, że Parlament Europejski jest to jedna wielka korupcja w świetle prawa. Ci ludzie tam w Unii Europejskiej są skorumpowani, niestety w świetle prawa. Bardzo dużo pieniędzy idzie tam na polityków, na urzędników, na biurokratów, żeby działać tak, jak ta cała wierchuszka chce. Jest to jedno wielkie złodziejstwo. Przede wszystkim dlatego, że zabiera się pieniądze zwykłym ludziom. Jest to gangsterka, bo się siłą zabiera te pieniądze pod groźbą kary. Jeżeli nie będziemy płacić podatków, to będziemy ukarani, czyli jest to zabieranie naszych wypracowanych pieniędzy siłą i przeznaczanie je na obecną władzę, która próbuje cały czas zniewolić całą Unię Europejską, wszystkich obywateli, zwykłych ludzi w całej Unii Europejskiej. I ja się bardzo mocno temu sprzeciwiam. Szanowni Państwo, celem europosła powinna być obrona interesów obywateli danego kraju. Obrona interesów Polaków. I dla mnie jest to cel faktyczny. Ja tego się trzymam. Ale jeżeli 90% moich głosowań na przykład za nie przechodzi, albo moich głosowań przeciwko przechodzi, a jest to w interesie Polaków, to możemy sobie dopowiedzieć, co my tam w Europarlamencie uchwalamy, ustalamy i jakie regulacje wprowadzamy. Szanowni Państwo, jeszcze raz, bardzo dziękuję za przybycie tak liczne. Będziemy protestować przeciwko kolejnym regulacjom zwykłego życia. Dziękuję ślicznie. Dziękuję. Widzę, że tutaj
ludzie, niektórzy chcą zabrać głos, więc zapraszam. Wolne memy, tego chcemy. Zapraszam. Memy, tego chcemy. Wolne memy, tego chcemy. Dziękuję bardzo. A teraz poproszę o zabranie głosu przedsiębiorcy z Wrocławia, reprezentanta dzisiaj Stowarzyszenia Zdrowy Rozsądek, pana Dariusza Szumiła. Dzień dobry, witam Państwa w tym przyjemnym wieczór na wrocławskim rynku, gdzie zebraliśmy się na proteście przeciwko wdrożeniu kolejny raz już dyrektywy ACTA 2. Dyrektywa ACTA 2 to w dużej mierze próba zawłaszczenia internetu. To próba przejęcia pewnego wolnych mediów, które są, mediów rozproszonych. Pełna nazwa tej dyrektywy to prawa autorskie na jednolitym rynku cyfrowym. Przyznam się szczerze, że ja, jako zwolennik wolnego rynku, przedsiębiorca, jak słyszę, że jakiś rząd, jakieś biurokraci z Unii próbują coś ujednolicić nam, próbują nas ujednolicić, uporządkować, to mi się zapala czerwona lampka w głowie. To jest znak, uważajmy, bo oni próbują z nami coś zrobić. Próbują spowodować, żebyśmy jednakowo myśleli, żeby rynek był ujednolicony. A przecież jako przedsiębiorca wiem, że rynek to różnorodność. To właśnie w różnorodności jest siła. To dlatego, że jesteśmy różni, że mamy różne poglądy, że się trochę kłócimy, że dyskutujemy, rozwijamy się. Gdybyśmy byli wszyscy jednorodni, a ta dyrektywa w swojej nazwie ma jednorodność na rynku cyfrowym, tak? Jednolitość, tak? Przepraszam, mam trochę tremę, nie zawsze przemawiam w takich sytuacjach, tak? Nie mogę w to uwierzyć. Jak zobaczyłem ten napis, ten tytuł, to jest trochę tak jak zrównoważony rozwój. Rozwój albo jest zrównoważony, tak? A oni nam mówią ujednolicony, chcą nas ujednolicić, chcą, żebyśmy byli jednakowi, tak? Chcą zawłaszczyć internet. Głównie dwoma rzeczami. Są dwa takie sprzeczne, moim zdaniem głupie, artykuły. Artykuł 11, który w dużym skrócie mówi tak. Podatek za link. To oczywiście uproszczenie, ale po to, żeby łatwiej to pokazać. I artykuł 13, który mówi cenzura. Tak? Który mówi specjalne mechanizmy blokujące treści. Po to, żeby może jakieś treści się nie pokazywały. Tak? I to jest próba zawłaszczenia internetu. Przez kogo? Ja to nazywam, to odgapiłem od niektórych mówców, taki trust. Rządowo-korporacyjny. Co to jest ten trust rządowo-korporacyjny i kiedy ja pierwszy raz miałem z nim do czynienia? 30 lat temu, jak zakładałem swoją pierwszą firmę, jeszcze jako student, zgodnie z ustawą Wilczka. Która mówiła, że wszystko, co jest niezakazane, jest dozwolone, tak? Ja wtedy jako student założyłem pierwszą swoją firmę. Cieszyłem się, rozwijałem. Zacząłem wydawać na reklamę i pomyślałem, może radio założę. I nagle mi się okazało, że mi wytłumaczyli, że owszem, mogę założyć sklep, przedsiębiorstwo, różne inne rzeczy. Nie mogę założyć tylko mediów. Dlaczego? Dlaczego wtedy były tylko 3 ogólnopolskie telewizje? Dlaczego było 5, 7 czy 8 ogólnopolskich rad? Tak? Dlaczego? Dlatego, że rząd, ten trust korporacyjno-rządowy kładzie na tę łapę, na media. Dlaczego? Ponieważ to media kształtują nasz punkt widzenia. To media nas określają. To media mówią, decydują o naszych wyborach. Oczywiście w większości. Jeszcze jest rodzina, szkoła, takie inne rzeczy, tak, które nas kształtują. Ale w dużej mierze media. I ten właśnie trust, wtedy się przekonałem, że nagle nie mogę czegoś zrobić. A niby jest ustawa Wilczka. Niby wszystko, co nie zakazane, jest dozwolone. Z wyjątkiem oczywiście mediów i handlem bronią tam jakimiś innymi rzeczami, tak? I wtedy miałem takie marzenie. Tak mi się wydawało, że może kiedyś dorobię się jakichś tam środków i powstanie taka technologia, która pozwoli mi pojechać gdzieś, założyć swoją własną rozgłośnię i nadawać, nie wiem, z Nowej Zelandii, z Ameryki, tutaj, bo chcę coś przekazać, bo mam jakieś poglądy i te poglądy chcę komuś przekazać, powiedzieć, tak? Takie miałem marzenie. Rozwiązaniem tego marzenia jest internet. Teraz nie muszę nigdzie jeździć. Mogę robić to z domu, tak?
Wtedy, kiedy o tym marzyłem, internet już był. Ale on był słaby. Tak? Wolny, w sensie szybkości. Nie było tylu stron, nie było takiej możliwości przekazu. A teraz czym jest internet? Jest potęgą. Jest czymś, jest konkurencją dla tego trustu rządowo-korporacyjnego. Tak? Co to jest internet? Co nam w tej chwili daje? To rozproszone społecznościowe media. Dają nam to, że na przykład każdy telefon jest telewizorem. Mogę sobie obejrzeć dowolny film, czy to prawicowy, lewicowy, mogę obejrzeć dowolny wykład. Nie muszę przełączać się na media z tego trustu. Każdy telewizor, każdy telefon i każdy ekran jest książką. Mogę sobie dowolną książkę wziąć i czytać, tak? Rozwój technologii nawet pozwoli mi to, że jak nie znam jakiegoś języka, to w trybie online albo jakimś innym mogę skorzystać z translatorów. To jest siła, to jest potęga. I to jest zagrożenie dla tego trustu. Dla tych sposobów narzucania od góry. I ja jako wolny rynek mówię tak, tu po lewej stronie jest pewien trust rządowo-korporacyjny, który od góry nas narzuca, który próbuje nas ujednolicić. A tu jest społeczeństwo pełne o poglądach prawicowych, lewicowych, wierzących, niewierzących, tak? I oni tworzą swoje komentarze, memy, opinie, tak? Z którymi z niektórymi się zgadzam, z innymi nie. Ale mogę wybrać. Tu nie mam wyboru. Bo to są jedne media, takie, a nie inne, ujednolicone, które mówią tak, a nie inaczej. Masz być tak politycznie poprawny, a jak nie, to jesteś B, tak? A to mam wybór. I teraz te dwie grupy, te po prawicy, bo mi bliżej do prawicy, te po lewicy rządowe walczą, tak? Do pewnego momentu ten trust nie miał przeciwnika, bo koncesje, środki technologiczne, potrzeby finansowe na stworzenie pewnego przekazu medialnego były tak duże, że taki zwykły przedsiębiorca jak ja nie mógł tego zrobić. Bo nawet gdybym miał środki, to koncesja mnie zablokuje. A tu jest wolny internet, który robi, tworzy dziesiątki rzeczy. Z wieloma rzeczami się zgadzam, z jednymi nie. Owszem, ten internet nie jest idealny. Tam też są złe rzeczy. Tam też trzeba uważać, szczególnie jeśli się udostępnia go dzieciom i tak dalej, i tak dalej. Ale nie ma systemów idealnych. Tak jak wolny rynek nie jest idealny, ale jest lepszy od socjalizmu. Tu po lewej stronie, gdzie jest ten trust, jest według mnie socjalizm. Jest coś, co od góry mi narzuca. A tu jest internet, który mówi od dołu. Mam takie poglądy, wyśmiewam tych, pokazuję tych, neguję tych. I ja sobie wybieram jako wolny człowiek. Mam prawo wyboru. Tego polubię, tego nie polubię, tego zalajkuję, tego polecę, zdaję, mówię, słuchaj, taki fajny wykład. Mówią, że ziemia jest płaska. Bo takie są wykłady, a niech sobie mówią. Niech sobie mówią, ja najwyżej nie będę ich słuchał. Niech sobie będą strony dla trendów LGBT, ja tego nie będę oglądał, bo ja oglądam coś innego, coś, co mnie interesuje. Ale mam wybór. Wybór jest najważniejszy. Tak? A nie odgórne narzucanie, takie, które nam narzuca socjalizm. Ten socjalistyczny trust rządowo-korporacyjny wsparty jeszcze finansowaniem bankserskim. Tak? Ja się z tym nie zgadzam. Mnie się to nie podoba. Dlatego namawiam was wszystkich, żebyście w jakiś sposób, nie wiem jaki, bo sam nie wiem, namówili, przekonali europosłów, wszystkich, którzy tylko są, do których mamy dostęp, w Polsce czy gdziekolwiek indziej, żebyśmy wyraźnie powiedzieli, kolejne już próbie. Kolejne. Raz im się nie udało, próbują drugi raz. No tak nie może być. Przecież mamy demokrację. Co, będą do skutku próbować wprowadzić to? Aż przekupią następnych po europosłów? Nie. Musimy powiedzieć im nie. Chcemy mieć wolny, bezpieczny, społecznościowy internet w przeciwieństwie do trustu rządowo-politycznego. I ja swoim skromnym głosem jestem za tym. Mam nadzieję, że państwo też. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. A teraz poproszę o zabranie głosu. Bardzo proszę. Bardzo proszę nie obrażać prelegentów, bo będę musiała poinformować policję o zakłóceniu zgromadzenia. Teraz poproszę o zabranie głosu pana Mateusza Czabajskiego z Federacji dla Rzeczpospolitej Marka Jakubiaka. Dzień dobry wszystkim. Dziękuję bardzo za przybycie.
Chciałbym jeszcze raz powtórzyć, że nazywam się Czabański Mateusz. Jestem z Federacji dla Rzeczypospolitej pana posła Marka Jakubiaka. Tworzymy nowe struktury. Jesteśmy w tej chwili razem w koalicji z Konfederacją. I również zależy nam na społeczeństwie obywatelskim, a ACTA niestety sprzeciwia się temu. Powiem Państwu w ten sposób. Poznałem tutaj naprawdę świetnych ludzi przy organizacji naszego ruchu. Mamy ludzi, którzy kochają demokrację, wolność słowa i właśnie wierzą w społeczeństwo obywatelskie. Powiem w ten sposób. ACTA 2 to jest knebel na ustach zwykłych ludzi, obywateli takich jak ja i wy Państwo. ACTA 2 to jest cenzura prewencyjna, która wcześniej, zanim zostanie coś opublikowane, kontroluje to i ustala przez osoby, które sobie dają prawo i uważają się za mądrzejsze, lepsze i mające większą władzę do decydowania o tym, co powinno się pojawić publicznie. Internet i media są czwartą władzą, która się w tej chwili wymyka absolutnie z rąk wielkich koncernów. Jest to właśnie próba zawładnięcia naszym głosem i tym, co możemy mówić. Proszę Państwa, skoro tu jesteście, to zdajecie sobie doskonale sprawę z tego, czym jest ACTA i jak jest to groźne w rękach osób, które mogą zrobić z nami, co będą tylko chciały. Dlatego, skoro już tu jesteśmy, to proszę Was o stanowczą negację tej dyrektywy, o głośny sprzeciw, ponieważ jest to niezbędne, bo za chwilę możemy się obudzić w państwie tak zwanym policyjnym, gdzie nie będziemy mogli nic powiedzieć i do nikogo trafić. Dziękuję jeszcze raz. Federacja Rzeczypospolitej Marka Jakubiaka. Bardzo dziękuję. A teraz poproszę o zabranie głosu przedstawiciela struktur dolnośląskich Ruchu Narodowego. Pan Piotr Żurek. Dzień dobry Państwu, nazywam się Piotr Żurek, jestem przedstawicielem Ruchu Narodowego na Dolny Śląsk. Chciałbym powiedzieć Państwu, źle się dzieje. Źle się dzieje, widzimy erozję demokracji. Na czym to polega? Wolność słowa jest jednym z filarów demokracji, nie oszukujmy się. Brukselska klika, no niestety, no chce ograniczyć tą wolność. Są to ludzie, no tak naprawdę mówią dużo o demokracji, a tak naprawdę nie ma to nic wspólnego z demokracją. Stara się po prostu, żeby informacja przepływała przez media głównego nurtu. My jesteśmy jednak zwolennikami, żeby informacje mogły przepływać alternatywnymi mediami. Internet jest takim alternatywnym medium. Co jeszcze bym chciał powiedzieć? No nie oszukujmy się. Ja jako przedstawiciel Ruchu Narodowego mam styczność z tym na co dzień. Nie mamy możliwości wyrażania własnych poglądów w mediach głównego nurtu. Tak naprawdę jedyną metodą, którą możemy użyć, żeby swój przekaz przekazać społeczeństwu, jest internet. Jest internet, który jest tendencja po prostu, żeby ograniczyć ten przepływ mediów, przepływ informacji. Także naprawdę chciałbym podziękować tutaj wszystkim Państwu, że się zebraliście, żeby pokazać, że to nie tylko my, że jest większa część społeczeństwa, która jest za otwartością przepływu informacji. No i tak jak tutaj wcześniejsi prelegenci mówili, że należy po prostu naciskać na europosłów, swoje niezadowolenie przekazywać. Ze swojej strony chciałbym podziękować jeszcze raz. Dziękuję. Bardzo dziękuję. A teraz głos zabierze nasz gość specjalny. Nie muszę go przedstawiać, pan Janusz Korwin-Mikke. Witam Państwa. Jadąc tu z lotniska, słuchałem sobie radia Trójki reżimowej i uważany jest za najbardziej liberalną z reżimowych radiostacji. I tam dwóch ekspertów na temat informacji kłóciło się ze sobą, jakim prawem prywatnym w końcu Facebook nie ocenzurował jakichś tam wiadomości. Przecież powinien był ocenzurować. I najwyższa pora, żeby państwo się zajęło, żeby takie instytucje jak Facebook nie puszczały ludziom jakichś informacji. My tu wszyscy walczymy z tym, że Facebook nas cenzuruje, a tu się okazuje, że nie, że on nas za mało cenzuruje i państwo powinno się wziąć za to, żeby nas bardziej cenzurowało.
Bo jak wiadomo, wolność to wolność, ale ktoś powinien tym wszystkim rządzić, nie? Otóż, proszę Państwa, oczywiście, czy się mówiło o przestrzeni publicznej, czy to będzie rynek, czy to będą otwarte przestrzenie w internecie, tam oczywiście człowiek ma prawo nie być narażonym na rzeczy niechciane. Ale żeby prywatne przekazy od osoby do osoby były kontrolowane, cenzurowane, żeby zarządzano ludziom do prywatnych komputerów, prawda? To tego jeszcze nie było. Tutaj wiąże się ręka państwa, które pod płaszczykiem walki z terrorystami, pedofilią i czymś tam jeszcze, chce położyć rękę na obiegu informacji z interesem nieudacznych poetów, pisarzy, artystów i tak dalej, którzy chcą chronić swoje dzieła jak najdłużej, żeby trzeba je było płacić. W wyniku działania Akta 2, jeżeli dobrze rozumiem tę skomplikowaną w końcu ustawę, nie będzie można cytować dzieł, nie można będzie robić pastiszów, nie będzie można parodii robić, nie będzie można robić również bez trzeba będzie płacić, być może trzeba będzie tylko pozwolenie tych artystów, tego nigdy nie było. Kurczę, cwikła, jeden poeta przerabiał wiersze drugiego poety, prawda? Na ogół zaznaczał, czyli wiersz przerabiał. I wszystko było w porządku, ten poeta był zadowolony, że jego księgi trafiły pod strzechę. Teraz mogą trafiać pod strzechy, ale wyłącznie te rzeczy, które państwo uważa za słuszne. Otóż my się na to nie godzimy. My chcemy mieć wolność, nie tylko to w internecie, ale i wszędzie. Jeżeli coś nie narusza czyjejś wolności, własności, to wtedy nie powinno być problemów z jego publikowaniem i z działaniem człowieka, który w końcu działa w swoim najlepiej rozumianym interesie, a jak robi błąd, to się uczy. Bo my, robiąc błędy, uczymy się na błędach. Jak państwo nam nie pozwoli robić błędów, to się nigdy niczego nie nauczymy. Dziecko, któremu mama pomaga chodzić, nie pozwala chodzić samemu, nigdy dobrze chodzić nie będzie. Dlatego my chcemy, żeby się państwo od nas odczepiło, żebyśmy mogli publikować, co chcemy i jak chcemy, pod warunkiem oczywiście, że nie naruszamy tam odpowiednich zasad. I proszę państwa, chcemy ograniczenia praw autorskich. Proszę państwa, kiedyś kwitła nasza cywilizacja, w szczycie tej cywilizacji, czyli na końcu XIX i przez prawie cały XX wiek, prawa patentowe trwały 7 lat, z możliwością przedłużenia do 11. Dziś jest to 25 lat, a prawa autorskie 75 lat od śmierci twórcy. To jest coś niesłychanego. To jest coś niesłychanego. W XIX wieku mówiono, że socjalizm będzie oznaczał rządy nieudacznych twórców, prawda, nieudacznych artystów, nieudacznych robotników, nieudacznych urzędników i tak dalej. To właśnie widzimy na oczy. I cała cywilizacja, która mogłaby lecieć do Marsa, mogłaby lecieć w kosmos, ta cywilizacja grzęźnie tutaj w gąszczu przepisów, ograniczeń, z którymi walczymy i przegrywamy. Mam nadzieję, że niedługo zaczniemy zwyciężać. Jeżeli w tym wyborach Konfederacja uzyska powyżej 20% głosów, to będzie to znaczyło, że państwo macie dosyć tego wszystkiego, dyktatu tego popisu, tych wszystkich od okrągłego stołu, tych wszystkich z Brukseli, z Unii Europejskiej i tak dalej. Dziękuję państwu i liczymy na wasze poparcie. Do widzenia. Bardzo dziękuję. Przez ostatnie 9 miesięcy udało nam się zablokować głosowanie w jury. Udało nam się zablokować głosowanie w Radzie Europejskiej. Udało nam się przekonać rząd polski, aby głosował przeciwko Akta 2. Udało nam się też powstrzymać trójstronne rozmowy. Ale przede wszystkim udało nam się zjednoczyć ludzi, którzy mają różne poglądy przeciwko szkodliwej dyrektywie. W imieniu wolności słowa i wolności wypowiedzi, swobody wypowiedzi. I to uważam za duży sukces. Również to, że akta, które były przygotowywane przez 3 lata, wreszcie w ostatnim momencie udało nam się nagłośnić. Według ostatniego sondażu z marca, zrobionego przez ARCE, Rynek i Opinię, 40% Polaków słyszało już o Akta 2. 80,
86% badanych uważa, że powinni wziąć pod uwagę europosłowie nasze zdanie w tej sprawie. 3/4 respondentów uważa, że nowe przepisy mogą zagrozić wolności słowa w sieci, a ponad 70% uważa, że dyrektywa nie była konsultowana społecznie, a takie konsultacje były potrzebne i tego oczekiwali ludzie. Proszę Państwa, za 2 miesiące mamy wybory do Parlamentu Europejskiego. Bardzo proszę, zastanówmy się, na kogo głosujemy. To jest jedyny moment, kiedy możemy wybrać naszych przedstawicieli. Sprawdźmy, co oni zrobili, jak głosowali. Czy głosowali w naszym imieniu, czy naprawdę się troszczyli o nasze zdanie, czy w ogóle go słuchali, czy odpowiadali na listy? Czy Państwo pisali listy do swoich europosłów? Można tak zrobić. Proszę ich zapytać, jak głosowali przy akta 2, jak głosowali w innych dla Państwa ważnych sprawach. To jest moment sprawdzenia. Zróbmy to i przy wyborach wybierzmy naprawdę rozsądnych ludzi tym razem. Bardzo dziękuję wszystkim za przybycie. Dziękuję naszym prelegentom. Bardzo się cieszę, że tak licznie udało się nam tutaj zgromadzić. Dziękuję i zgromadzenie oficjalnie zamykam. Dziękuję bardzo. No dobrze. Chłopaki, ustawcie się tutaj. Tu, panie prezesie. Ja bym chciała jeszcze szybko. Ucięłaś głowę, panie. Znaczy nie, tutaj... Bardzo przepraszam. Jest? Dziękuję bardzo. Dobrze, ja tylko się wycofam. Pokażcie, że listę podpisujecie. Pokażcie. O, no pięknie. Chyba zrobiło. Słuchajcie, zobaczcie, czy zrobiła. No, bada parę tych. No, nie jest. Zrobione? Mamy to. Zaraz jeszcze się zamienimy teraz.